A na starcie kolejny weteran, no i jeden z faworytów to Mateusz Karbowy, ma 24 lata, jest strażakiem, ale też trenerem personalnym Żary. Tam mieszka Mateusz. Zobacz, jaka dynamika w nogach. O, zuch. To jest gość, który wręcz uwielbia adrenalinę, skoki ze spadochronem, wszelakie figury gimnastyczne na różnych dziwnych miejscach, te takie street workoutowe flagi, zwariowany, ale też, aby być Ninja Warrior i walczyć na tym torze, trzeba być lekko wariatem. Bo przygotowany jest wręcz genialnie, ma wszystko, aby ten tor pokonać. Kolejna przeszkoda, bieg parkurowca. Ej, o, drugiej edycji, nie. To jestem ja! Tu nikogo nie ma! Nie! Ale my tu jesteśmy! To! Teraz lina! Czekaj, spokojnie! Najlepiej w pierwszy tempo zameldować się i właśnie to czyni Mateusz Karbowy. Duży bluzem, dobre odbicie, dobry chwyt. Trzyma! On się bawi, tak jakby wyszedł na plac zabaw, a i z uśmiechem usiadł na huśtawce. O, jeszcze nie chce raz! Raz, dwa, trzy! Na ten tor! Panie! Proszę bardzo! Czy Mateusz Karbowy może sobie nie poradzić? Mateusz Karbowy, kolejny finalista! Tak jest, Mateusz Karbowy! 7-8 sekund zrobi to Mateusz Karbowy! Mamy lidera, równo 50 sekund! To czas Mateusza Karbowego i Mateusz może już świętować awans do wielkiego finału. To naprawdę piękne uczucie. Lecimy z tym po prostu. Na spokojnie i do przodu. Odgłosy dźwiękowe, jeszcze pobudzenie publiczności i za to zbiera zasłużone brawa. A to co? Bawi się z nami. Akrobatka. Musi naprawdę czuć się bardzo pewny. Mateusz mówi, że relaksuje się stojąc na rękach, przy krawędzi dachu, gdzieś tam na piątym piętrze. A jak ty się relaksujesz w takim razie? Na pewno nie tak jak Mateusz, który lubi się nad przepaścią. Monkey style. Idziemy pierwszy. Trzeci! Ale jest mocny! Ale czuję potęgę, naprawdę! Że wszystko siedzi w głowie i wszystko jest możliwe! Lecimy z tym, po prostu. Po prostu. Spokojnie i do przodu. Lecisz! Po prostu! Teraz wiało! Teraz na końcu te wiatry tak obrosiły, że było wrażenie, że nie wyjdziemy, że zaraz zawrócimy, nie? Ale daliśmy radę, nasza psychika sprawiła, że to zrobiliśmy. Jestem z nas mega dumny. To już się śniło, że to zrobiliśmy i teraz to zrobiliśmy. Tak się nagra jeszcze tylko. Kurde, zobaczcie to! Patrzcie! Patrzcie tutaj! Znając Mateusza, on będzie chciał tutaj pobić rekord, jeśli chodzi o czas. Ale idzie tempy Mateusz Karbowy! Na pewno jeden z tych gości, którzy mogą wygrać finał, ale żeby tam się znaleźć, musi się spieszyć. Ale idzie jak burza. A Mateusz Karbowy pewnie tutaj zmierza do tego, by pokonać tę przeszkodę. Pewnie zmierza do finału i też tyłem może celebrować to wejście przez sekundę. Poczułem to wejście, nie? Uhu! A, ja pierdolę! Ja pierdolę! To jest super. Ale się on jest mocny. Zrobiliśmy to! Już jak się mogę do czegoś przyznać, jestem w swoim fanką, lubię. Słodzisz mnie, o, od wszystkich edycji, odkąd tu jestem. Więc liczę na ciebie, bardzo. Zrobię. Zrobisz kobiet coś dla mnie? Jest, w końcu coś też tu zrobi dla mnie. Tak, się zawstydziłam. Słuchaj, jak się robi takie wielkie rzeczy, to z pewnością się je komuś dedykuje. Moim kibicom oczywiście! Rodzinie, przyjaciołom! A w tych spodeneczkach myślę, że możesz wymiatać. Niezłe, niezłe. Takie pirackie. Właśnie z Karaibów wróciłem, byłem w podróży dalekiej. I teraz chciałem zdobyć skarb piratów, czyli Grim Duriala. Mateusz Karbowy, tak, Mateusz Karbowy. I zaczynamy. Ruszył. Kolejne stopnie pokonuje. Przede wszystkim na tym przejściu, bo tutaj będzie sprawdzian teraz ogromnej siły uchwytów. Udało się! I to jeszcze bawiąc się między tą przeszkodą. Chce być najlepszy, jeżeli chodzi o szybkość przejścia tego toru, Mateusz Karbowy. On jest przede wszystkim efektowy, ale też efektywny. Petarda, błyskawica, rakieta, aż na samą górę. Idzie jak zły. Na razie minuta 50, to jest ten czas, który jest czasem najlepszym. Ściana to czysta.
karty, ale dwa asy. Rozdą sobie. Kochani, brawa zasłużone. No. A więc, panie i panowie, czwartym finalistą drugiego sezonu Ninja Warrior zostaje Mateusz. Jestem mega szczęśliwy, bo jestem po kontuzji bicepsa. Miałem zerwane sięgno, przyszedł cały. Odrywam od kościoła, ale wróciłem, widzicie, jestem tutaj. No widzieliśmy właśnie materiał. Cała Polska widziała tę kontuzję twoją. Także można wrócić. Nie podawać, jak macie kontuzję, cokolwiek, to dalej trenujcie. Jakiś dobry fizjor, ortopeda, tak? Działajcie z tym i wróćcie do swojej pasji. No a co, nie ukłonimy się państwo na koniec? Jeszcze ewentualnie ukłonimy się ładnie. Do widzenia. I tyle.